A jakim aktorem, pani zdaniem, jest Zbigniew Zamachowski? Wspaniałym, zaraz zobaczymy, jakim jest. No, to, co zrobił do tej pory, role, które zagrał, no, to jest historia kina i również on jako aktor, myślę, jest wspaniałym aktorem, no co ja tu dużo powiem, myślę, że wszyscy to wiedzą. Chciałam zapytać, no bo wiemy, że jakby różne rzeczy się w życiu zdarzają, są też rozstania, nierozstania. I jak pani na przykład tak obserwuje karierę Zbyszka właśnie Zamachowskiego, to na przykład rozstania z żonami i tak dalej wpływają na niego? Jak powiedzieć o Zbyszku jako aktorze, widziałam wiele jego filmów i u Kieślowskiego, u Kuca, u Wajdy i na scenie. Uważam, że jest wybitnym aktorem, jest ikoną po prostu. Historią polskiego filmu i teatru. I to wszystko, co chciałabym powiedzieć na jego temat.